Siemano, z tej strony Sprytny, a to jest kolejny odcinek United Eleven. Pytaliście, kiedy odcinek tej serii, więc jest specjalnie dla Was. Dużo się zmieniło. No niewiele w moim składzie, ale wiele w mojej lidze, bo obecnie jestem w trzeciej, awansowałem z półzawodowej. No i proszę bardzo, tutaj jestem obecnie, mam piąte miejsce w lidze i powiem Wam, że to jest jak na razie sukces dla mojego zespołu. A dlaczego? Dlatego, że zaraz Wam pokażę, jakich przeciwników mam w swojej lidze. Je już porównujemy. Nie wiem, czy wszystkich mi się uda pokazać. No tutaj zobaczcie, jaka różnica. Moi są niebiescy, ich pomarańczowi. Chyba tylko trzy zespoły w lidze są gorsze ode mnie. Albo dwa. No tutaj, jak sami widzicie, każdy z tych, który Wam pokazuje, jest lepszy. Ma lepszych zawodników na wyższym poziomie. Ja staram się robić co mogę, aby wytrenować swoich zawodników. Jak widzicie, niezła sumka na moim koncie. I właśnie próbujemy otwierać kolejne paczki i trafiać lepszych zawodników do mojego składu. A co się z tym wiąże? No, być może jakaś gwiazda kolejna oprócz Ariena Robena trafi do naszego składu, który obecnie prezentuje się właśnie tak. Messi, Baka, Coro, Kromdeli, Robben, Borja, nie Valero, ale Fernando chyba, Jokic, Nastasic, Godin, Montoya i Loris na bramce. No i rezerwa niezbyt dobra. No chociaż na przykład kilku zawodników jest przyzwoitych. Fabiański, Emnes, Vandenberg oraz Iwanowicz czy Duda. Zawodnicy na czwartym poziomie. No i jest również Bondebus, jak zwał, tak zwał. No, słaba drużyna, 41 na 56, powinno być lepiej. No i liczę na to, że kilku zawodników trafię, co najmniej dobrych, albo takich, którzy wytrenują dobrze moich zawodników. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Pierwsza paczuszka, w niej Anin. Raczej ten zawodnik nie będzie nam potrzebny ze względu na to, że prawdopodobnie nie jest z Ligi Hiszpańskiej. Kolejny i kolejny. I kolejne, oj, czwarty poziom, chociaż proszę. No dobrze, że go otrzymuję. No, Natalii, no to nie ten zawodnik. A mogło być tak blisko, Puyol tam był. Chyba Puyol, tak, to on. Quercian, De Silvestri, same trzecie poziomy i same francuskie lub włoskie zawodnicy i ligi. Schwarzer, mamy Fabianskiego, mamy Lorisa. No, jest jakiś hiszpański środkowy obrońca, Pellegrin. Oj matko, Japończyk to ten w ogóle mi nie jest potrzebny. Końcy chciałem powiedzieć, że lecą, ale lecą nam monety. Huntelar to również nie zawodnik, którego bym chciał. Ruben, Martin i połowa kasy już za nami. Julie to Sigleri. Oj, chyba się nie opłaca tych paczek kupować, bo jedna na 100 to chyba dobry zawodnik. A jak się siedzi na czacie, nieraz to widać, jak co chwilę trafiają jakiś wyśmienitych zawodników, no ale wiecie, jakie jest moje szczęście do paczek, jeżeli oglądacie moje filmiki z FIFA, na przykład 58 tysięcy do końca, a my nie mamy żadnego dobrego grajka. Niestety, napastnik kolejny, mamy również PSD, Anitę, no i ostatnia paczka, Marquisio, ten zawodnik akurat może być dobry. A reszta na pakiety pomocnicze, które pamiętajcie, aby kupować, aby dbać o formę swoich zawodników, dbać o to, żeby po prostu spisywali się dobrze. Stosujcie również karty taktyczne, stosujcie treningi specjalne na zawodników, one czasami mogą Wam coś dać. To tyle, straciłem właśnie 280 prawie tysięcy tych monet wirtualnych GP. To jeśli chodzi o ten odcinek wszystko. Kolejny być może będzie z jakiegoś spotkania ligowego oraz jakichś zmian w składzie, bo na pewno po tym odcinku takowe będą. Także dzięki, jeżeli się podobało i chcecie więcej odcinków z tej gry, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, a także subskrybowaniu mojego kanału. Trzymajcie się, cześć!